Daria Pacańska, dzień dobry. Pierwszy polski samochód na wodór brzmi nieprawdopodobnie, ale fakt jest taki, że auto zostało już pokazane polskim kierowcom. O tym, czy ma szansę wyjechać na drogi, porozmawiam z Anną Marią oraz Grzegorzem Traczewskim, dziennikarzami motoryzacyjnymi. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, ma szansę wyjechać na polskie drogi, czy nie? Ma szansę olbrzymie. Przede wszystkim dlatego, że prototyp tego auta został zbudowany w 6 miesięcy. To jest taka grupa z AGH i z VAT-u, naukowców, ludzi, wizjonerów wręcz bym powiedziała, ale przede wszystkim ludzi technicznych, którzy chcą doprowadzić do zmian na rynku motoryzacji. To, co zrobili, wydaje się nieprawdopodobne, bo samochód będzie napędzany wodorem, co już, jak wiemy, Toyota wprowadziła w Mirai, ale Mirai się nie przyjął. On co prawda jest krótko na rynku, ale te butle, gdzie wodór jest sprężony pod bardzo wysokim ciśnieniem, one są po prostu niebezpieczne, tak? To jest... A skąd pewność, że to się przyjmie? Dlatego, że wodór jest sproszkowany i jest przechowywany w małych pojemnikach. Nie ma jednego silnika elektrycznego, tak jak Mirai, tylko te silniki elektryczne są dodatkowo cztery. Więc sam pomysł na stworzenie tej jednostki jest naprawdę świetny. I tutaj mam kartkę, przepraszam, bo nie jestem w stanie zapamiętać, ale myślę, że to, co już powtarzaliśmy, że w Polsce są ludzie, którzy chcą technicznie zmieniać świat. Tutaj trzeba wspomnieć, że ten projekt został zrealizowany, ten napęd wodorowy, pod kierownictwem profesora doktora habilitowanego inżyniera Leszka Jaroszewicza, a zbiorniki na ten wodór kapitan doktor inżynier Marek Polański i profesor doktor habilitowany inżynier Andrzej Panas, to są ludzie, którzy pracowali nad tym wodorem po to, żeby on był bezpieczny, bo 5 bar mieć w samochodzie, a 300 bar czy 700 bar to jest naprawdę niewiele. Niby na karteczce mała różnica, ale to ciśnienie tych pojemników sprężonym wodorem jest naprawdę olbrzymie. To jest po prostu bomba zegarowa. A oprócz tego bardzo, bardzo prosto tankuje się takie urządzenie, ponieważ na zasadzie różnicy ciśnień ten wodór przemieszcza się i jedyne, co trzeba zadbać, to po to, żeby on był schłodzony w samochodzie, co według pana profesora Jaroszewicza nie jest żadnym problemem. A oprócz tego ten samochód ma jeszcze jedną cechę. Jest ładny, co prawda jest to dwuosobowy roadster. Na razie są projekty, by zrobić także wersję rodzinną, pięcioosobową, być może kombi, być może van. Ten samochód ma dużą moc, bo to jest 270 koni mechanicznych. Oczywiście nie ma skrzyni biegów, no bo silniki są elektryczne, każdy silnik osobno na każde koła, więc zawieszeniowo i trakcyjnie samochód bardzo, bardzo dobry, bardzo korzystny. I jeszcze jedna rzecz, to co Ania powiedziała, samochód bezpieczny, to nie jest sytuacja, w której w przypadku rozszczelnienia może wydarzyć się cokolwiek. Bezpieczny, dobrze wyglądający, łatwo tankujący, ale czy tani? No to do tego dojdziemy, bo trzeba brać jeszcze pod uwagę budowę stacji benzynowych do tego. Tu założenie w projekcie, które dostaje już w tej chwili dofinansowanie z Unii Europejskiej, jest, że do 2030 roku te stacje będą w takiej odległości, że będziemy w stanie tym samochodem przejechać, czego nie można powiedzieć na dzień dzisiejszy o samochodach elektrycznych na przykład, tak? Nie da się jechać elektrycznym samochodem nawet po Warszawie, a co dopiero, żeby wyjechać nim w trasę. Tu też bardzo ważnym, myślę, jest to, że ten samochód będzie tak naprawdę przełomem w tym, co się dzieje, bo przecież trzeba mieć na uwadze Dieselgate, czy trzeba mieć downsizing na uwadze, gdzie żadna z tych wersji naprawdę nie jest przyszłościowa i żadna nie rokuje dobrze rynkowi motoryzacyjnemu. A tu jest jeszcze jedna cecha, że ten samochód, jakby skończy mu się wodór, czyli skończy się to podstawowe paliwo, może być traktowany jako zwykły samochód elektryczny, można go także podłączyć do gniazdka, a więc zasięg tego samochodu mierzony
przez normalnych takich kierowców zjadaczy chleba, czy można będzie dojechać z Krakowa na wybrzeże bez dodatkowych utrudnień? No otóż będzie można, bo gdzieś po drodze zawsze tę stację z wodorem się trafi. To, co jest fascynujące, 6 miesięcy zaprojektowania tego samochodu, boję się tylko o jedno. Boję się, że ten samochód rozbije się o papier, rozbije się o kwitkologię gdzieś tam w którymś momencie, bo wierzę w polskich inżynierów, wierzę w myśl techniczną, znam trochę tych ludzi i wiem, że oni swoje zrobią. A jak będzie wyglądała sprawa potem właśnie generalnie z homologacjami, z dopuszczeniami, z cudami, niewidami, bups, to może być różnie. Ale trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz tutaj, bo te homologacje to tak naprawdę jeszcze jest ułamek tego, co będzie potrzebne. Trzeba pamiętać o tym, że ten samochód ma też systemy naprowadzające i systemy, które... gdzieś ustawiają go w rankingu z samochodami, które tak naprawdę mają docelowo same jeździć. Już jest system, który ma tego autopilota i już jest system, gdzie telefonem komórkowym możemy z parkingu przestawić samochód pod dom, jeśli pada deszcz, ustawiając na klawiaturze tylko przód, tył, prawo, lewo. Więc to są niesamowite rzeczy, które są włożone w ten samochód. To one mogą stwarzać problem, mając na uwadze ostatni wypadek samochodu, który sam jechał. Mm-hmm. Tutaj musimy postawić kropkę. Ja mam nadzieję, że ten projekt wypali, bo to jest właśnie polski projekt. Więc trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo.